Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem komunijnym. Dużym albumem komunijnym, już wypełnionym zdjęciami, bo to jest album zrobiony dla mojej koleżanki na zamówienie dla jej córki. Jest to drugi już album, który dla niej robiłam. Dla pierwszej z córek robiłam album wcześniej, którego Wam nie pokazywałam. Ja go nagrałam kiedyś tam, natomiast nie pokazywałam Wam go, ponieważ nagrałam go w bardzo kiepskiej jakości. Teraz go dostałam do małej poprawki, ponieważ okazało się, ten album był klejony na taśmach i to, co Was od razu mogę przestrzec, a propos klejenia albumu na taśmach, że są papiery, które po jakimś czasie się odklejają. I tutaj była taka sytuacja, że papiery z kolekcji tej, to jest nie Blooming Magnolia, tylko jeszcze wcześniejsze Spring coś, nie pamiętam, od Scrap and You. Nie od Scrap and You, od Scrap and Me, przepraszam. To są papiery, które są rewelacyjne, świetnie się z nim pracuje, ale niestety taśma się od nich zaczęła odklejać i zaczęła wysychać. Dostałam album, żeby go podkleić, troszkę poprawić. Album ten pierwszy był w formacie A4 pionowo, natomiast ten album, który Wam dzisiaj chcę pokazać, jest w formacie A4 poziomo i jest w całości klejony klejem introligatorskim. Częściowo klejem z Eco Scrapbookingu, a częściowo, jak już mi się skończył, to w ruch poszedł klej z Papercastu. I powiem Wam szczerze, że na początku byłam trochę zawiedziona konsystencją tego kleju z Papercastu, bo wydawało mi się, że jest zbyt lejący, ale okazało się w ostatecznym rozrachunku, że całkiem nieźle poszło. Album jest obłożony płótnem introligatorskim, kłaczkiem jasnofioletowym. W całości jest wykonany z kolekcji Middle Impressions Scrap and Me. Generalnie miał być fioletowy, więc wydawało mi się, że ta kolekcja tutaj będzie pasowała najlepiej. Tekturki mamy zarówno z Anemone, ze Scrapka, jak i z marki Twoja Tekturka z Kreatywnej Pracowni. Typ razem, poza tymi motylkami, bo motylki są jeszcze pokryte glossy, natomiast tym razem zarówno tekturki, jak i napis ten i dwa napis, i napis w środku są pokryte topem z semilaka i utwardzone w lampie UV. I powiem Wam szczerze, że sposób, który podpatrzyłam ostatnio w internecie na YouTubie, o nie przypomnę sobie, chyba laserowelowe albo tekturkowo, już teraz nie pamiętam, w każdym razie podpatrzyłam taki sposób na tekturki i okazuje się, że jest to bardzo fajny sposób, bardzo się sprawdza. Album ma 6 kart, bindowany jest na łódeczkach. Natomiast tektura jest tutaj, to jest birmata, nie tektura, ale podwójna birmata, bo zależało mi na tym, żeby on jednak utrzymał ciężar tego albumu. Mamy srebrne narożniki, wszystko jest podbite papierem Circo Pearl, Purple Rain. Perłowy. Otwieramy i tak jak mówię, mamy tekturki z tych dwóch firm, o których Wam mówiłam. Mamy również wykrojnik przepiękny od Craft Passion, ten IHS, ramkę i tutaj mamy schowane zaproszenie, które też wcześniej wykonywałam. Zaproszenie wyglądało w ten sposób. Środka Wam pokazywać nie będę, bo tam są wszystkie dane dotyczące komunii. No i mamy tutaj napis. Napis jest akurat jeszcze pokryty glossy. Motylek i papiery. Całość jest otwierana tak. Mamy tutaj. Większość stron jest generalnie otwierana raz w bok, ale tam kilka nowości też. Znaczy nowości jak na taki album, bo ten poprzedni miał w ogóle zupełnie hibryd prosty, więc tam są otwierane, są tylko raz albo dwa razy na boki. Natomiast w tym albumie mamy jeszcze kilka unowocześnień, między innymi właśnie klapki w kilku miejscach. Tutaj mamy klapkę, na której mamy informacje o komunii i z drugiej strony zdjęcie. Tutaj mamy imię, wykrojnik, który znacie z moich prac, to jest wykrojnik Marien Design, literki duże i małe. Tekturka z kreatywnej pracowni, pociągnięta właśnie lakierem hybrydowym. I tutaj mamy stronę otwieraną w bok. I zwróćcie uwagę, że wszystkie zdjęcia w całym albumie są podklejone, rameczka jest zrobiona tym papierem Purple Rain. Następna strona też jest otwierana tutaj w bok. Tutaj mamy z kolei tekturkę przepiękną ze Scrapka, ten kielich.
jest otwierana strona w bok. Tu mam troszeczkę, o, zrobię w ten sposób, mamy klapeczkę i z jednej strony, i z drugiej strony na tej klapeczce jest zdjęcie. Ciężko mi będzie trochę tym albumem operować, ponieważ jest ogromny, ale się postaram. Tutaj mamy stronę otwieraną w bok, jedno zdjęcie, które mi zostało, ponieważ jest to dokładnie to samo zdjęcie, tylko że w mniejszym formacie, więc go już nie wklejałam. Mamy zdjęcia w całym albumie zarówno 13x18, jak i 10x15. I a propos zamawiania u mnie albumów, no to tutaj świetnie widać, jak prezentują się albumy w takim, zdjęcia w takim i w takim formacie, w tak dużym albumie. Tutaj mamy klapeczkę na 3 magnesy aż, żeby nam ładnie ta klapeczka wyglądała. Mamy tekturkę z kreatywnej pracowni i stronę mamy otwieraną w bok. Tutaj mamy dwa zdjęcia, 10x15. Natomiast tutaj mamy wodospad dynamiczny, otwierany w tą stronę. I całość zamyka na tą dużą klapeczką. Dalej mamy z tej strony stronę po prostu otwieraną w bok. Tu Wam trochę odjadę, żeby Wam pokazać. I tu mamy klapeczkę znowuż na dwa pionowe zdjęcia i tekturkę ze skrapka. Tu mamy środek albumu, no i tutaj już mamy dwa takie właśnie unowocześnienia, czyli mamy stronę otwieraną w bok, ale z pop-upem na 4 zdjęcia, proszę bardzo, z pop-upem na 4 zdjęcia pionowe. I po tej stronie też mamy mechanizm pop-upowy, tylko tutaj są na 4 zdjęcia w tą stronę i na 4 zdjęcia w tą stronę. I całość przekładamy i tutaj już zaczynają się strony po prostu otwierane w bok. Mamy tutaj zdjęcia 4 poziome i tu zaczynają się zdjęcia takie sesyjne, gdzie mamy, czyli te 13x18, gdzie mamy albo dwa zdjęcia pionowe, albo jedno poziome. I tak to wygląda, tutaj dokładnie tak samo mamy, zobaczcie, jak ładnie się te zdjęcia prezentują w albumie. Dokładnie w ten sposób zrobione, tutaj też mamy dwa pionowe i dwa pionowe. I na okładce mamy dwa pionowe zdjęcia, tylko że podniesione na dystansach, żeby troszeczkę były wypuklone. Tutaj również mamy na tej stronie zdjęcie takie grupowe, podniesione na dystansach. I cała tutaj jest klapka, która nam ukrywa wodospad. Wodospad, w którym mamy pionowe zdjęcia 13x18 ze wszystkimi gośćmi, którzy byli na komu. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Piękny fioletowy album. Myślę, że bardzo fajnie ten fiolet tutaj podkreślił w ogóle te zdjęcia. Skoro Patrycja tak kocha kolor fioletowy, to mam nadzieję, że udało mi się ten kolor tutaj tak zawrzeć, żeby to wszystko do siebie pasowało i fajnie wyglądało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam również się podoba. Ja jestem tym albumem naprawdę zauroczona. I trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.